Legia Warszawa po raz 15 mistrzem Polski. Stołeczni piłkarze tytuł zapewnili sobie w środę, a nie musieli nawet wychodzić na boisko. Punkty stracił bowiem Raków Częstochowa, który stracił matematyczne już szanse na wyprzedzanie jej w tabeli. Dziś dużo na ten temat oraz na temat jutrzejszego klasyku przy Łazienkowskiej, do którego Legia podejdzie już jako nowy mistrz. Na Łazienkowską przyjeżdża Wisła Kraków, o czym między innymi pomówimy z Tomaszem Kłosem, który w barwach Białej Gwiazdy dwukrotnie sięgał po mistrzostwo. Wcześniej jednak połączymy się z Jakubem Arakiem, napastnikiem Rakowa Częstochowa, który z kolei w niedzielę stanie przed historyczną szansą zdobycia Pucharu Polski. Finałowym rywalem będzie Arka Gdynia. A powiemy, dlaczego Rakowowi kibicują w tym meczu nie tylko jej kibice, ale też kibice kilku innych klubów w Ekstraklasie. O tym za chwilę, ale wróćmy jeszcze, Tomku, do tego, co wydarzyło się dwa dni temu. Raków bezbramkowo zremisował z Jagiellonią, co przypieczętowało tytuł Legii Warszawa. Jak sądzisz, jak na ten fakt wpłynie teraz na nowych już mistrzów Polski w tym meczu z Wisłą Kraków? Czyli ta koncentracja spadła. Drużyna już jest spełniona, jakby uczyniła swój obowiązek i powinność, wygrywając Ekstraklasę i zapewniając sobie tytuł. I tutaj jest, powiem ci, są to trudne mecze dla zawodników, gdzie już osiągnąłeś swój cel, nie musisz się koncentrować. To wszystko spada i to podejście troszeczkę jest inne. Niby trener chce i mentalnie, i zawodnicy też by chcieli, ale w tyle głowy jest, już jesteśmy i w tym momencie otwiera się troszeczkę taki luz, który po prostu powoduje to, że dokładność czy perfekcja nie jest na takim poziomie, ale też przy okazji tego w drugą stronę możemy przewidzieć, co może się stać, że będą wychodziły takie rzeczy, które, gdy jesteś mocno spięty, to nie wychodzą, a gdzie jest, przychodzi troszeczkę luzu, gdzie już masz mistrzostwo, że nawet jak coś ci nie wyjdzie, nic się nie dzieje, to możesz robić takie rzeczy, że tutaj, a wiemy, jak Legia potrafi dominować, jak potrafi strzelać jeszcze przeciwko Wiśle, która no teraz odnotowuje, można powiedzieć, dość poważny kryzys, tak, w ostatnich spotkaniach, to możemy też się spodziewać dużo goli. Ale zobaczymy, jaki będzie też skład na ten mecz. Czy trener Michniewicz wystawi ten optymalny, taki jak w ostatnich spotkaniach, czy jakieś dojdą roszady, czy w trakcie meczu dostaną inni szansę? Tak, trener Michniewicz mówi, że wystawi na ten mecz optymalny skład, a skoro trener Michniewicz tak mówi, to znaczy, że tak mówi. Więc zobaczymy, jak to będzie w sobotę wyglądało. Gra na luzie oczywiście pomaga bardziej niż przeszkadza, byleby się nie rozluźnić za bardzo. Naszym słuchaczom przypominam jeszcze, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport, gdzie czekamy na wasze pytania do naszych dzisiejszych gości albo komentarze przed meczem Legia Wisła czy niedzielnym finałem Pucharu Polski. Polecamy się na Facebooku TVP Sport już teraz. Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem przy telefonie, urodzony w Warszawie, wychowany Legii Warszawa, a dziś napastnik Rakowa Częstochowa, Jakub Arak. Dzień dobry, cześć Kuba, jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Cześć Kuba, to masz z tej strony. Nie wiem, czy sobie jeszcze pamiętasz takiego trenera? Oczywiście, to jak mógłbym zapomnieć? Kuba, ile spędziłeś sezonów przy Łazienkowskiej? W samej akademii 9 lat i później jeszcze 2 lata byłem wypożyczany, tak więc to 11 lat związany byłem z Łazienkowską. To szmat czasu, powiem ci szczerze. Szmat czasu, piękne wspomnienia. O tej Legii jeszcze porozmawiamy, a w tym momencie oczywiście reprezentujesz barwy Rakowa Częstochowa, klubu, który w tym momencie wydaje się ma chyba najwięcej kibiców w Polsce. Powiedz, czy czujesz to wsparcie, bo co najmniej 5 klubów w Ekstraklasie będzie wam w niedzielę kibicować. No, na pewno wiemy, jaka sytuacja. Jesteśmy tego świadomi, bo wiemy, że w przypadku zwycięstwa Pucharu to czwarte miejsce może dać którejś z drużyn prawo gry w europejskich pucharach, ale no, tak naprawdę my na to nie mamy żadnego wpływu. No, niezależnie od tego, czy to by coś zmieniało dla tych pozostałych drużyn, czy nie, my tak samo się przygotowujemy do tego meczu i jesteśmy skoncentrowani na zadaniach, że po prostu w tym meczu wypaść jak najlepiej, spróbować wygrać i tyle. Tak naprawdę to nie ma dla nas większego wpływu. W środę graliście już ten mecz wcześniej, żeby się dobrze przygotować do finału. Czy
tutaj wygrywając w Białymstoku, mogliście tutaj opóźnić celebrację Legii, to raz. Mogliście się umocnić na tym drugim miejscu, bo jeszcze czeka was wyjazd do Szczecina i walka. I opowiedz swojego punktu widzenia, co tam się stało, że tylko jeden punkt wywalczony. No przede wszystkim nie strzeliliśmy bramki, bo myślę, że z perspektywy meczu mieliśmy tych sytuacji sporo, żeby zamienić tę bramkę. No sam też muszę uderzyć się w pierś, bo naprawdę szkoda mi tej akcji z ostatniej minuty, gdzie myślę, że jakby zakończył to bramką, to... Zamknąłbyś mecz. Tak, no i ten gol byłby długo wspominany na pewno przeze mnie w mojej głowie, bo akcja była naprawdę ładna. No szkoda, bo tam trochę zabrakło mi chłodnej głowy i mogłem to lepiej rozegrać, no ale trudno. No. My też tak naprawdę jesteśmy moim zdaniem w dobrej dyspozycji, bo od 12 meczów nie przegraliśmy. Mieliśmy wcześniej pasę 5 zwycięstw rzędu, także uważam, że na pewno nasza dyspozycja jest dobra i spokojnie myślę, że nie ma co też panikować, że tego meczu nie wygraliśmy. Już skupiamy się na następnym meczu z Arką. Kuba, jako napastnik powiem ci szczerze, że wypracowując sobie tą sytuację, wracając jeszcze do tej ostatniej akcji, wypracowując sobie tą sytuację z dwoma zawodnikami, jadąc, można powiedzieć, 2-1. Czy widziałeś kolegę po prawej stronie? Czy już myślałeś tylko po prostu przygotuję sobie piłkę i sam to wykończę po takiej akcji? Oczywiście, że widziałem kolegę. No, prowadziłem piłkę i mi się wydawało z perspektywy boiska, że tam obrońca Mazur z Jagiellonii odcina mi to podanie. I tak jak patrzyłem później w powtórkach, no to w pierwszych tak dwóch, trzech fazach akcji on cały czas mi odcinał podanie do Frana, tak jakby mnie spychał, żebym naprowadzał stronę bramki i dopiero ta możliwość podania pojawiła się w ostatniej chwili, kiedy on już przed strzałem zaczął zbiegać do mnie, dlatego to na powtórkach tak wygląda bardziej ewidentnie, myślę, że powinienem podawać, ale tak jak trener myślę grał w piłkę, to lepiej zrozumie. Wiem, że gdzieś ktoś, obrońca mnie też w sumie dobrze sprowokował, też chwała dla niego, ale no wiadomo, na poziomie ekstraklasy sytuacji 2-1 mimo wszystko lepiej trzeba rozegrać i uważam, że większym błędem było to, że nie poprowadziłem jeszcze jeden kontakt tej piłki, albo po prostu jeszcze naprowadzić na przeciwnika, bo wydawało mi się, że Pospisil goniący mnie jest bliżej mnie, a jak widziałem w powtórkach, on już też widać zmęczony był, zaczął zwalniać i jeszcze mogłem trochę wstrzymać i naprowadzić lepiej tą piłkę na obrońcę i zabrać się myślę do lewej nogi, bo gdzieś ta linia podania wydaje mi się odcięta, mogę podać Franowi bardziej w nogi, ale też nie wiem, czy by go nie zahamował. O kurwa, widać dużą, tak, dużą świadomość, ale powiem ci, że dla mnie było to troszeczkę, że w lutym opuściłeś Lechię Gdańsk troszeczkę. Tak, wiadomo, mało minut grałeś, wcześniej się pojawiła ciężka kontuzja, wydawało się, że zawodnicy odchodzą, że będziesz więcej minut dostawał, czy będziesz więcej co znaczył dla Lechii Gdańsk, że tam będziesz stanowił o sile zespołu. Jak to się stało, że trafiłeś do Rakowa? No przede wszystkim dostałem propozycję tutaj gry w Rakowie, bo po odejściu Oskara Zawady to był wakat na mojej pozycji i gdzieś pojawiło się zainteresowanie, więc myślę, że nie myślałem długo, żeby tutaj dołączyć, a w Lechii też wiadomo, mimo wszystko konkurencja była spora na mojej pozycji, a wiemy, kto gra teraz na pozycji numer 9, jest to Flavio Paixão, który tak naprawdę jest legendą chyba ekstraklasy tej ostatniej dekady, jest najlepszym obcokrajowcem względem liczby strzelonych goli, także myślę, że w tej sytuacji podjąłem dobrą decyzję, bo też cieszę się, że trafiłem tutaj pod oko trenera Papszuna, którego też mogę wykonać kolejny krok do przodu w mojej karierze. Tak, przychodząc, mówiliśmy właśnie, czytaliśmy, że przychodzisz jako właśnie zmiennik Gutkowskisa i tak na razie jest. Gdzieś uważasz, że jest szansa, że w najbliższych miesiącach, w przyszłym sezonie będziemy się częściej widzieć dłużej w składzie? Nie mam pojęcia, no ja na pewno po to pracuję, każdy pracuje po to, żeby grać. Myślę, że miałem teraz taki fajniejszy okres, gdzie skoczyłem na 3 mecze do pierwszego składu, udało się strzelić bramkę z Krakowią, ale wiadomo, każdy pracuje, tutaj trener też decyduje, wiadomo, decyduje i dyspozycję na treningach, w meczach, ale też pomysł taktyczny na każdego przeciwnika, także no tutaj każdy z nas po prostu musi być gotowy, nie znamy dnia ani godziny, kiedy wskoczymy, ale jedyne co możemy zrobić, to być po prostu 100% gotowi, czujni i dyspozycyjni do gry. A patrząc z perspektywy już troszeczkę, wiadomo, już 3 kolejki, już ta pozycja numer 1 już jest zajęta, dużo wam brakło do tego, żeby tak mocniej nacisnąć na Legię? Kurczę, tak powiem szczerze, z mojej perspektywy ciężko mi tak to powiedzieć, bo tak od kiedy ja tutaj jestem, to jeszcze meczu nie przegraliśmy, trochę nieskromnie powiem, a przyszedłem akurat w lutym po tych 3 porażkach. Myślę, że
gdzie wiadomo, tych punktów z początku zimy może brakować, ale ja myślę, że dla Rakowa to i tak jest świetny wynik, będąc na podium Ekstraklasy, bo to jest pierwszy raz w historii tego klubu. To jest dopiero drugi sezon w Ekstraklasie po awansie z pierwszej ligi, także myślę, że wiadomo, tutaj apetyty były rozpalone ogromne, ale tak jak ja tutaj przychodziłem w lutym, zostały mi przedstawione cele, które zarząd i trenerzy przedstawili przed zawodnikami. To było miejsce w pierwszej ósemce i finał Pucharu Polski, także myślę, że ponad ten stan. Finał Pucharu Polski już jest, a w lidze to jest wynik ponad stan, także myślę, że to jest dużą pokorą, trzeba podchodzić do tego, bo kawał pracy zostało wykonane i trzeba doceniać to, co się tutaj osiągnęło. A jak tam oceniasz ogólnie atmosferę, jaka teraz panuje w Częstochowie? Bo faktycznie trener Papszun zapowiadał, że to może być rekordowy sezon dla Rakowa, no ale jesteście teraz na podium, blisko mistrzostwa, jesteście w finale Pucharu Polski, no aż takich chyba sukcesów to w Częstochowie chyba nie zakładano. Ciężko powiedzieć, co zakładano, bo tak naprawdę no, jestem tutaj krótko, ale no, myślę, że tak wyczuwalne jest to wśród kibiców, że jest duża euforia i naprawdę są bardzo szczęśliwi, bo wiele lat gdzieś czekali, tułali się gdzieś po niższych ligach za klubem, grając pewnie w mniejszych miastach i teraz są bardzo szczęśliwi, że mogą oglądać Raków kręc na tym najwyższym poziomie. Jeszcze do tego sprawiamy dużo radości ostatnimi wynikami, także myślę, że nastroje tutaj w klubie, w mieście są naprawdę bardzo pozytywne. No i najważniejsze, że wszystko, co najważniejsze w tym sezonie jeszcze przed wami, bo jeszcze możecie sobie przypieczętować tytuł wicemistrza, no i Puchar Polski w niedzielę z Arką Gdynia, czyli drużyną zaplecza Ekstraklasy. Z tego powodu będziecie stawiani w roli murowanego faworyta. Tak właśnie się czujecie przed tym meczem? Tak jak już mówiłem wcześniej o tej pokorze, to tak samo z pokorą podchodziliśmy do tego meczu finałowego, bo wiadomo, no Arka na co dzień gra w pierwszej lidze, ale ja nie uważam jej taką typową drużynę pierwszoligową, bo jak tak się przejrzy ich skład, to jest tam mnóstwo zawodników z przeszłością w Ekstraklasie, którzy liznęli tego najwyższego poziomu w Polsce, którzy są obyci na takim poziomie, grali w takich meczach, bo też pamiętajmy, że Arka w ostatnich 5 latach grała 2-krotnie w finale Pucharu Polski. Sama Arka, myślę, że jako taki jest to klub doświadczony w takich meczach, także no, podchodzimy na pewno z pokorą, że może bez większego lekceważenia, bo na pewno to nie będzie taki łatwy mecz, jak sobie niektórzy wyobrażają. Też Piast pojechał do Gdyni w półfinale Pucharu Polski i przegrał, także na pewno jesteśmy świadomi tego, że dla mediów będziemy faworytami, ale ten mecz sam się nie wygra i na pewno musimy stanąć na wysokości zadania, dać siebie maksimum i tylko wtedy będzie szansa, żeby ten mecz wygrać, bo jeżeli ktoś podejdzie lekceważąco, no to myślę, że wtedy sami sobie możemy skomplikować życie. To prawda, tak patrząc na Arkę, to mówi się właśnie o jej obyciu w tych finałach Pucharu Polski, mają spore doświadczenie w tych rozgrywkach. Wyeliminowali też Piasta Gliwice, o czym powiedziałeś. Nie wiem, czy tam gdzieś ten w głowie sobie może powoli ten mecz układasz, czy już mieliście taką analizę wstępną rywala. Nie pamiętam ten mecz z Piastem, no, ciężko się oglądało to spotkanie, trochę takie zabijanie piłki i nie wiem, jakiego ty podejścia, postawy się Arki spodziewasz w tym meczu, bo no raczej w otwarte karty z wami nie zagrają, zdają sobie sprawę z waszej siły. Jeszcze takich analiz o przeciwniku czysto nie mieliśmy, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, no ale na pewno śledzimy rozgrywki i Ekstraklasy pierwszej ligi, także też wiemy, jak Arka gra, wiemy, że też grają na trójkę z tyłu, także podobnym systemem do nas. I tyle, na pewno będziemy przygotowani na trudny mecz, na pewno ta analiza będzie bardzo dokładna, szczegółowa, myślę, że dzisiaj się zajmiemy tym tematem, ale myślę, że my też mamy na tyle duże siły, jakości i mocy, że jeżeli zagramy na swoim poziomie, to myślę, że mamy duże szanse. To jeszcze na koniec ode mnie. Tomek pewnie będzie miał jeszcze jakieś pytanie. Chciałem zapytać cię o tegorocznego mistrza, też z perspektywy zawodnika, wychowanka tego klubu i urodzonego w Warszawie. Jak oceniasz tegorocznego mistrza? Mocny to będzie mistrz? Jak oceniasz w ogóle sezon Legii, ten aktualny? Na pewno gratulacje dla zespołu z Warszawy. Też mam kilku znajomych tam, także wiem, że zasłużyli na to. I tyle. No ciężko powiedzieć coś o Legii, bo tak naprawdę w tym natłoku meczu każdy się skupia na sobie. Na pewno Legia zasłużyła na to mistrzostwo, patrząc po tabeli
i po jakości zawodników, jakich ma, bo nie oszukujmy się, ta jakość w Legii jest ogromna. Także gratuluję Legii i tyle. No ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ciężko mi ocenić tutaj jakąś inną drużynę, bo też nie jestem w środku, ale no, na pewno Legia wygrała zasłużenie i brawo dla nich. No, ciężko się nie zgodzić tym, że tutaj Kuba się bardziej skupia właśnie na swojej drużynie, o swoim miejscu, tak, przychodząc w lutym, gdzie już jest praktycznie po okresie przygotowawczym, wchodząc do nowej drużyny, gdzie już liga trwa, też sobie wywalczył miejsce i mi się wydaje, że to dobry ruch był, Kuba, twój, z twojej strony. Zobacz, że drużyna chce, przykładowo, trener chce takiego zawodnika pokroju jak ty, że będzie mu pasował, to też wiesz, że możesz dostać więcej minut, patrząc, że no w Lechii tych minut było mniej. A jeszcze mam pytanie, czy w zeszłej edycji, gdzie Cracovia zdobyła Puchar Polski, gra z Lechią, ty byłeś wtedy w drużynie, w składzie Lechii? Czy w drużynie byłem, ale ze względu na kontuzję ominęło mi właśnie ostatnie dwa finały Pucharu Polski, także cieszę się teraz, że jestem zdrowy i mam nadzieję, że będzie mi dane zagrać, bo właśnie w Lechii miałem dwa razy finał Pucharu Polski, ale dwukrotnie straciłem go przez kontuzję. No, w drużynie byłem, ale w tej kadrze meczowej mi się nie udało właśnie być. Także cieszę się, że teraz zdrowy, już jest wszystko okej, okay. Udało mi się wyjść na prostą i z tego powodu bardzo się cieszę. To fajnie, no to jak to się mówi, do trzech razy sztuka, tak, Kuba, tego, że ci życzymy. Oczywiście, finałem, tak, macie już tutaj europejskie puchary i to będzie ukoronowanie chyba dobrego sezonu i dobrego tego, że po prostu zmieniłeś klub, dostajesz minuty i trzymamy mocno kciuki. Super, dziękuję ci się. Trzymamy kciuki. Przypominamy, że ten wielki finał Pucharu Polski w niedzielę w Lublinie, początek o godzinie 16:00. Z nami był Jakub Arak, napastnik Krakowa Częstochowa. Jeszcze raz wielkie dzięki, Kuba. Mamy jeszcze dwie minutki. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sołkowskim. Tomek, no to pytanie jeszcze do ciebie o ocenę tego niedzielnego finału. Faktycznie, teoretycznie argumenty wszystkie po stronie Rakowa, są wiceliderami Ekstraklasy. Arka walczy o awans dopiero do Ekstraklasy, ale faktycznie pokazała już wielokrotnie w Pucharze Polski, że lekceważyć jej nie wolno. Nie, no nie można, tak, ale to właśnie jest jeden mecz. Stawka bardzo duża, tak, bo trzeba dużo, dużo zrobić, żeby znaleźć się w tym finale i wiemy, finały nie gra się pięknie, ale trzeba je wygrać. To, że są tutaj wiceliderem Ekstraklasy, no to na pewno stawia jej w gronie tutaj faworyta, ale to jest finał i to, co żeśmy wspominali, to, co mówiłeś, w półfinale odprawili tutaj Piasta pokarnych, także tutaj gdzieś doświadczenie, może dużo zawodników tam się zmieniło, także tu też nie ma na co patrzeć, ale stawka meczu, na pewno gdzieś i presja tego, że grasz z teoretycznie słabszą drużyną i o Puchar Polski, i to dla tych zawodników to też jest coś nowego, to może gdzieś tam im paraliżować, ale jeżeli dobrze wejdą w te spotkanie i tak jak pokazują w ostatnich tych meczach, to na pewno tutaj nie powinno nic im się stać. Ale to są finały i Arka tanio skóry nie sprzeda, bo też w ostatnich spotkaniach pierwszej ligi pokazuje się, że jest z dobrej dyspozycji. Tak, to prawda. Przypominamy, że ten mecz o 16, a już za chwilę w niedzielę, a my już za chwilę pomówimy o innym meczu, który też nas elektryzuje. Jutro przy Łazienkowskiej pewna już mistrzostwa Legia Warszawa podejmie wciąż niepewną utrzymania Wisłę Kraków. Naszym kolejnym gościem będzie Tomasz Kłos, który dwukrotnie w barwach Białej Gwiazdy sięgał po mistrzostwo Polski. Będziecie też mogli wymienić swoje doświadczenia z boiska, z meczów z Wisłą Kraków, on z Legią Warszawa. Arkadiusz Błaszczyk, Tomasz Sokołowski. Wracamy za kilka chwil po wiadomościach.